Szanowni Państwo, serdecznie witamy na konferencji prasowej. Dzisiaj okazja jest absolutnie wyjątkowa. Dziś prezentujemy nowego prezesa zarządu Rakowa Częstochowa. I nowy prezes jest dzisiaj z nami, zasiadł już za stołem. Jest to pan Piotr Obidziński. O samej postaci pana prezesa będzie okazja porozmawiać w trakcie konferencji. Natomiast za stołem także dziś zasiadają przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa Wojciech Cygan oraz wiceprezes zarządu Dawid Krzętowski. Pytania będzie można zadawać po takiej części oficjalnej, natomiast na razie oddam głos przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wojciechowi Cyganowi. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Koniec okna transferowego, więc też transfery do klubu przychodzące. Mam nadzieję, że najmocniejszy transfer ostatnich lat. Po mojej lewej stronie nowy prezes zarządu Rakowa Częstochowa, pan Piotr Obidziński. Dalej po mojej drugiej stronie już wzmocnienie, które zostało wcześniej dokonane, Dawid Krzętowski, który dołączył już trochę wcześniej. Piotr dołącza od 1 marca, ale chcieliśmy też wcześniej zorganizować spotkanie, na którym oficjalnie zostanie przedstawiony. Jeżeli chodzi o pomysł, o tą sytuację i jakby przyczyny czy podstawy tej zmiany, to już doniesienia medialne o tym mówiły, że Adam Krawczak, poprzedni prezes zarządu, złożył rezygnację. Ta rezygnacja kończy ten okres wypowiedzenia, czy jakby rezygnacji skończy się z końcem lutego. Od 1 marca jest nowa osoba. Jest taki moment w historii klubu bardzo specyficzny. Jesteśmy w bardzo z jednej strony dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o tabelę, ale z drugiej strony jesteśmy też w sytuacji, w której musimy pewne cele, które sobie stawiamy, dowieść. Te cele są przed nami jasne i klarowne i o tych celach dość głośno mówimy i jasno je sobie stawiamy. Stąd konieczność wzmocnień, konieczność dołożenia nowych osób do tej sprawy zarządczej. Pamiętajmy, że to też duża sztuka, żeby nawet w takiej sytuacji, w której my jesteśmy, potrafić zdiagnozować, gdzie mamy ewentualne luki, gdzie mamy ewentualne braki kompetencyjne, gdzie chcielibyśmy takich uzupełnień w klubie poszukać. Stąd osoba Piotra, wcześniej osoba Dawida. Mam nadzieję, że zarząd dwuosobowy skutecznie jako duet będzie prowadził klub w kierunku, czy w wyznaczonych kierunkach, i to zarówno na płaszczyźnie sportowej, tej płaszczyźnie organizacyjnej, płaszczyźnie infrastrukturalnej, w tych wszystkich elementach Piotr będzie stanowił dość duże wzmocnienie, a to wzmocnienie wcześniejsze Dawida już od kilkunastu dni widzimy. To nie jest tak, że coś się wali w klubie, to po prostu coś się czasami przewróci nawet na konferencji. Piotr to doświadczony menadżer, pewnie ja osobiście znam go już parę lat, jego wcześniejsze aktywności związanych z innym klubem piłkarskim. Dawid to człowiek z wewnątrz, mam nadzieję, że taki duet i takie połączenie to będzie coś dużego, coś mocnego, coś, co naprawdę pozwoli temu klubowi Rakowowi na realizację tych wszystkich założeń. Rola Rady Nadzorczej się tak naprawdę nie zmienia, będzie stanowiła wsparcie dla działań zarządu i deklaruję, że zarówno ja, jak i pozostali członkowie Rady Nadzorczej, jeżeli będzie taka potrzeba, czy nawet jeżeli czasami bez potrzeby, takie wsparcie stanowić będziemy i zawsze takimi osobami, które pomożemy zarządowi w tych działaniach, na pewno będziemy. Życzę zarządowi powodzenia. Piotrze, Dawidzie, trzymam mocno kciuki. Nie mówię do widzenia, tylko bo to tak zabrzmiało, jakbyśmy się żegnali, spokojnie witamy się, działamy dalej i wierzę głęboko, że w takim składzie jesteśmy w stanie osiągać wielkie rzeczy, a te wielkie rzeczy przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję i oddajemy głos prezesowi zarządu Piotrowi Obidzińskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wojtku. Dzień dobry Państwu. Podoba mi się ta retoryka wzmocnienia, bo faktycznie w razie co, to też trener Papszun lubi wysokich napastników, więc... To... Jesteś bardziej predestynowany niż ja, więc... No chociaż nie wiem, kto jest wyższy. A w pierwszych słowach chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie Michałowi Świerczewskiemu, Wojtkowi Cyganowi, i całej społeczności decyzyjnej Rakowa. To jest ogromne wyróżnienie w tak ważnym i newralgicznym momencie
wspólnie z Dawidem objąć stery klubu. Muszę z tego miejsca też podziękować mojemu obecnemu ciągle pracodawcy za to, że czyli firmie Accenture i Bogdanowi Zytce i Jarkowi Krocowi za to, że po raz kolejny w kilkunastoletniej historii współpracy pozwalają mi na łączenie sportu profesjonalnego z konsultingiem, w zasadzie przeplatanie, a nie łączenie. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. Syntetycznie o mnie, jestem zawodowym menadżerem, zarówno z wykształcenia, jak i z kilkunastoletniej kariery już stricte w biznesie. Zawsze od początku studiów moja działalność związana z czy edukacją biznesową, czy pracą w biznesie / doradztwie przeplatana była organizacją czy sportem profesjonalnym i organizacją dużych eventów sportowych i organizowaniem zarówno pieniędzy, jak i potem dowożeniem poważnych projektów sportowych w różnych dyscyplinach, przeważnie z sukcesami. Z epizodem, o którym wspomniał, półtorarocznym w innym klubie piłkarskim. Natomiast moja miłość do piłki i związek z piłką jest wielopokoleniowy i mam ogromny sentyment i ogromną taką w sobie wewnętrzną chęć pracowania w... No jakby nie patrzeć, jestem człowiekiem liczb, czyli od strony liczb w królowej sportów, bo to tu liczby nie kłamią. Także to chyba tyle, jakby były jakieś pytania i wątpliwości co do mojej historii, to na pewno można będzie zadać je po konferencji czy w tej części Q&A. Natomiast to, od czego zacząłem, podziękowania za tak za zaufanie w tak newralgicznym momencie. No bo klub jest, pozycja, tabela jest jawna, natomiast no w futbolu liczy się tabela na koniec rozgrywek i historyczny moment klubu potrzebuje wsparcia zarówno menadżerskiego, jak i organizacyjnego, jak i dział sportu potrzebuje wsparcia, żeby stanąć na wysokości zadania. Po tak pięknej historii, po tych latach już sukcesów, tak, te ostatnie lata i władza, która była zarówno od strony właścicielskiej, jak i menadżerskiej, no to są, trzeba powiedzieć, lata sukcesów, tak? I trzeba zbudować zarówno organizację, jak i strategię związaną z kolejnymi nadchodzącymi, miejmy nadzieję, sukcesami. Klub jest w historycznym momencie i to nie podlega wątpliwości. Natomiast przed nowym zarządem są dwa cele, ponieważ to, co powiedziałem przed chwilą, dotyczy celów krótkoterminowych. Mamy bardzo ważny cel na najbliższe miesiące z Dawidem. To jest zrobienie wszystko, aby wspomóc cel sportowy, aby wspomóc trenera, drużynę w zdobyciu Mistrzostwa Polski, w walce o europejskie puchary, tak samo pion sportowy. I tutaj też jest ważne przygotowanie wszelkich możliwych scenariuszy, ponieważ te cele sportowe, no oczywiście mają wiele możliwych scenariuszy, są tam powiedzmy trzy główne scenariusze i na każdy z tych scenariuszy musimy mieć gotową zarówno operacyjnie, jak i strategicznie odpowiedź. I to są nasze cele krótkoterminowe. Szybko, takie nisko wiszące owoce to jest taka, są rzeczy, które trzeba natychmiast zidentyfikować i znaleźć, usunąć bariery, jeżeli jakieś są. No jeszcze jesteśmy przed fazą takiej analizy sytuacji w klubie, natomiast na pewno są jakieś bariery, które można usunąć tak krótkoterminowo i wspomóc klub i przygotować scenariusze, odpowiedzi na poszczególne scenariusze sportowe, no bo za tym się oczywiście w zależności od scenariusza są różne wyzwania i organizacyjne, no i za tym idące oczywiście wyzwania finansowe.
To w krótkim okresie. W dłuższym okresie przed klubem też stoją wyzwania tego, aby ten sukces ostatnich lat był utrzymany, był długofalowy. Okazał się być nie mieć kształtu krzywej z maksimum, tylko po tym wejściu już utrzymywał się i szedł wolniej, szybciej, ale cały czas w górę. Wobec czego długoterminowo konieczne jest przygotowanie zarówno strony organizacyjnej, całej organizacji, ale konieczna jest taka długoterminowa praca u podstaw związana przede wszystkim z infrastrukturą. No i ze społecznością, szeroko rozumianą społecznością wokół klubu. No tak po prostu w prostych słowach. Chodzi o to, żeby beneficjentami sukcesu tego długofalowego byli wszyscy, tak? Byli kibice, którzy, no byłem na ostatnim meczu z Górnikiem i naprawdę ogromny podziw mój wzbudzał ten padający poziom o deszcz i pełen doping, pełen stadion. Także ta społeczność musi być beneficjentem sukcesu Rakowa. Miasto Częstochowa musi być beneficjentem swoich czempionów sportowych i klub jest i musi być dla władz miasta, dla mieszkańców, ale też, tak jak mówię, dla władz wizytówką. Tak? Z tym też miasto jako społeczność, jako organizacja musi być beneficjentem tej zmiany. Cała społeczność biznesowa miasta i regionu musi długofalowo też być beneficjentem tego, że jest taki klub jak Raków, który odnosi sukcesy. Wobec czego klub musi być pewnego rodzaju płaszczyzną budowania wartości, zarówno biznesowej, jak mówię o takich zwrotach z działalności reklamowej, to jest oczywiste, tak? Jakby kontrakt sponsoringowy nie jest dotacją, a jest jednak wymianą handlową, tak? I to musi być wyraźnie pokazane, wyraźnie udowodnione. To samo, ale też w płaszczyźnie koneksji biznesowych. W sensie, że klub musi być płaszczyzną i to już jest, ale jakby musi być dalej i jakby bardzo zrównoważenie rozwijaną płaszczyzną rozwoju biznesowego. Mówię o, to jest ten trzeci segment ludzi czy środowisk zaangażowanych w Raków. Czwartym obszarem jest w ogóle cała społeczność kibicowska Polski, no bo klub grający w pucharach, grający regularnie w pucharach jako cel długoterminowy, no to jest wizytówka naszego kraju na arenie międzynarodowej, czego takiego zrównoważonego klubu stale występującego, no to cały czas brakuje na scenie i Raków ma pełne zaplecze, mówię od strony właścicielskiej, mówię od strony organizacyjnej, tutaj będziemy działać, plus od strony też mentalnej, podstawy, żeby to się stało. No i last but not least, beneficjentem tej zmiany w ramach tych celów musi być też właściciel. No, Michał od 12 lat jest zaangażowany w klub i go doprowadził tu, gdzie jest i jego jakby dalszy rozwój no, musi też cieszyć. Także wszystkie pięć takich, tak na szybko myśląc, środowisk związanych z klubem musi być beneficjentem tych krótkoterminowych i długoterminowych zmian i planów strategicznych klubu. Także to jest to, co widzę. No, myślę, że oczywiście w tej chwili wszystkie siły na pokład, jak do tego dojdziemy jeszcze, jest pytanie metodologiczne. Mam jako wykształcony, że tak powiem, doświadczony menadżer, no to metodologia jest dość oczywista. No w pierwszej kolejności realizacja celów krótkoterminowych będzie związana z najbliższymi tygodniami, gdzie będziemy się z Dawidem robić analizę sytuacji bieżącej, patrzeć na finanse, patrzeć na organizację, na strukturę organizacyjną, na sposób pracy klubu. Będziemy oceniać, co można poprawić w krótkim terminie natychmiast, co wymaga dłuższej pracy. No są oczywiście już pewne hipotezy, które sobie w ostatnich tygodniach stawialiśmy.
wypiszemy sobie inicjatywy, które trzeba zrealizować, no i plany wdrożenia, rozdzielimy to między ludzi. No, metodologia jest dość, że tak powiem, ona może brzmieć jak z książki teraz, tylko chodzi o to, żeby ją skutecznie wyegzekwować, ale taką metodologię zarządzania, oczywiście w jakiejś tam formule nowoczesnych metod, nie chcę rzucać, wychodzić na ten człowieka rzucającego sloganami zarządczymi, no ale jakby raczej wszystko w ramach tych nowoczesnych metod zarządczych, które do biznesu spłynęły tak najbardziej z sektora IT i tworzenia oprogramowania. Więc tą metodologię będziemy starali sobie przyjąć w ramach pracy naszego zarządu. No i tyle, no w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, no usuńmy wszystkie i zróbmy wszystko, aby usunąć wszelkie bariery przed sportem i móc w tym krótkim terminie świętować, ale tego to tylko mogę nam wszystkim życzyć. To tyle z mojej strony. Pan wiceprezes na pewno też chciałby dodać coś ze swojej strony. Witam Państwa. Ja na początku oczywiście chciałbym również podziękować za zaufanie, jakim obdarzył mnie właściciel Michał Świerczewski, Wojciech Cygan jako przewodniczący Rady Nadzorczej i oczywiście cała Rada Nadzorcza. Wcześniej nie miałem na to okazji, więc z tego miejsca serdecznie dziękuję. To jest wielki zaszczyt dla mnie jako dla częstochowianina, rakowiaka w tym właśnie takim specjalnym i ważnym dla klubu momencie móc wspólnie z Piotrem przejąć w tym klubie stery. O wszystkich celach krótko i długoterminowych opowiadał Piotr i tutaj z tego miejsca mogę zapewnić, że wspólnie stworzymy team, który każdego dnia będzie pracował dla dobra klubu i będziemy starali się te cele realizować, bo to klub jest najważniejszy. I projekt Rakowa jest w tej całej układance najważniejszy i najważniejsze jest to, by te cele były tak realizowane i te cele długoterminowe spowodowały, że Raków nie będzie projektem jednego sezonu, a projektem na lata. I wierzę, że wspólnie z Piotrem, z Radą Nadzorczą i ze wszystkimi dobrymi ludźmi Rakowa będziemy w stanie sprostać tym celom i tym wymaganiom. Z tej strony na ten moment to wszystko. Dziękuję Państwu. I dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Teraz czas na zadawanie pytań. Mikrofon jest na sali. Należy podnieść rękę, przedstawić się i pytanie zadać. Czy są chętni? Chyba wszyscy szykują się na wywiady indywidualne po konferencji. Mariusz? O. Panie prezesie, chciałem zapytać, tak odnosząc się już po części do konferencji, jakie pierwsze pomysły takie stricte autorskie chciałby pan wdrożyć do Rakowa ze swoich wcześniejszych doświadczeń, może nie tylko sportowych? No, nie chciałbym z poziomu konferencji bez spotkania z teamem ogłaszać pomysłów. Myślę, że byłoby to cokolwiek nie w porządku. Tak jak mówiłem, mam wstępne hipotezy, bo jestem po wstępnej analizie danych, ale to jest bardzo wstępna analiza danych i bardzo wstępne hipotezy, wobec czego one też wymagają najpierw potwierdzenia w liczbach, a potem potwierdzenia z teamem i dopiero potem będę mógł mówić, że to są jakieś projekty, które chcemy w klubie wdrożyć. Tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności, żeby podejmować decyzje, i to mogę powiedzieć z góry, tak? No, decyzje, które tutaj będą zapadać, będą decyzjami opartymi o dane i liczby i zdrowy rozsądek i pełną analizę scenariuszy związanych z tą decyzją, natomiast będą zapadać, tak? Więc to mogę powiedzieć na pewno, tak? W sensie, że nie będziemy starali się jednak podejmować decyzje w sposób, nazwijmy to, zrównoważony, a mniej gaszeniopożarowy, tak? Mniej w rozumieniu, nie wiem jak jest, tak? Bo jakby nie, natomiast myślę, że to jest po prostu jakiś tam sposób zarządzania, o którym myślę i który od lat uskuteczniam zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali?
Już chyba nie widzę. Teraz zaproszeni goście są do Państwa dyspozycji na wypowiedzi indywidualne. Natomiast ja też przypominam, że o godzinie 14 konferencja prasowa z trenerem Markiem Papszunem. Za dzisiaj dziękujemy.